Trzebiatowski Ośrodek Kultury. Zapraszamy! Bardzo się cieszę, że dostaniecie dzisiaj, ponieważ mamy niezwykłą wystawę w naszej galerii. Nasza galeria nazywa się Galerią Fajnych Girl i chętnie opowiem Wam, dlaczego nosi taką nazwę, ale może innym razem przyjdziecie tutaj i zrobimy Wam prezentację dotyczącą jednego z najwybitniejszych po prostu malarzy świata, który był związany także z Lilią Trzebiatowską, z Brzeżynem. Czy też Trzebiatowa. Natomiast dzisiaj temat bardzo nośny, nie wiem do której klasy chodzicie, czy mieliście Pan plakatkę, ale będziecie ten nie mieli. Na czym polega nośność tego tematu? Otóż Franz Kafka należy do najwybitniejszych, najbardziej rozpoznawanych na świecie twórców literatury. Urodził się w Pradze czeskiej, wychowywał w dość zamożnej rodzinie. Skończył prawo, była to rodzina pochodzenia żydowskiego, skończył prawo. Miał bardzo trudną pracę jako urzędnik, w nocy pisał. O czym pisał Franz Kafka? Co go tak mobilizowało jakby do pracy nad literaturą? Pisał o zagubieniu, tak? Pisał o samotności, pisał o sytuacjach bez wyjścia. Wiecie, co jest ciekawe u Kafki bardzo, dla Was pewnie Was to zaintryguje, to, że człowiek, który jest wolny, idzie ulicą, w pewnym momencie wolnym już nie jest, tak? Niczego nie zrobił złego. Możemy znaleźć ten motyw w jego zamku, w procesie, czy też w innych, chociaż nie było tego aż tak wiele, w fragmentach czy w całości jego rękopisu, manuskryptu. On tego nie zrobił. I dzięki temu, proszę Państwa, gdyby Franz Kafka na chwilę pojawił się między nami, pojawił się w Pradze, nie uwierzyłby, co się stało. W Pradze jeżdżą tramwaje z napisami z jego aforyzmami, tak? Aforyzm napisał bardzo dużo. Aforyzm przekłada się na wszystkie języki świata. I tu zobaczyłbym się bardzo. Mnóstwo wydań Franza Kafki. No i szanowni Państwo, co Kafka robi? Co jest ciekawego? Zobaczcie, każdy artysta inaczej pokazuje Franza Kafkę. Chciałabym i pewnie Was to zainteresuje, także żebyście zobaczyli, popatrzyli w ekran. Alicja Korek pokazuje performance dotyczący Kafki. Jedynie uciekając od świata, można się nim cieszyć.
Gdyby był robakiem, zawinęłabym go w liść. Niosła długo, długo między piersiami, aż gryzłby mnie do krwi. Piąte międzynarodowe spotkania artystyczne Trzebiatów 2024. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, ponieważ nawiązywała do setnej rocznicy śmierci Franza Kafki, pisarza znanego z wizjonerskich opowieści o mrocznej przyszłości Europy, ale również twórcy, który pozostawił w swoich dziełach nutę nadziei na lepszą przyszłość. Kafka był mistrzem w ukazywaniu ludzkiej samotności, alienacji i niepokoju, a jego twórczość do dziś inspiruje wielu artystów, pisarzy i myślicieli.